mniejszy. I encima se abusa de mí porque, porque me lleva como 20 centímetros. Yo soy más petizo. ¿Y le diste para que tenga? ¿Dołożyłeś mu? A może zaprosiłeś na kolację? Nie. Na szczęście był kurczak. Mój kumpel. Skopał mu tyłek. A lekarz? Jaki lekarz? Musiał mu zeszyć łuk brwiowy. Wyglądał jak Rocky. Trzymaj się tego kurczaka. Fajny jest. Kiedyś go zaproszę. Każdy potrzebuje przyjaciół. Wiem coś o tym. Masz ich wielu? Nie, ale za przyjaciółkę dałabym się pokroić. Wiem, że nigdy mnie nie zawiedzie. Spójrz, okropność. Duży był? Co? Pieróg. Normalny. Ale ten idiota smażył go na oliwie. Byłaś u lekarza? Bruno wezwał Reinalda. Chcę cię przeprosić za moje zachowanie podczas terapii. Nie ma sprawy. Wiadomo, dlaczego tak to się skończyło. Każdy ma czuły punkt. Owszem, ale nie włosy. To już przesada. Włosy są bardzo ważne. Wielu ludzi popada w depresję z powodu łysienia. Są tacy, którzy uważają się za nieatrakcyjnych. Inni robią sobie operacje plastyczne. Elvira nigdy się nie uśmiecha, żeby nie pokazywać ułamanego zęba. Jest tak samo zgorzkniała jak Reinaldo. Przepraszam? Nie chcę o nim mówić. Pogódźmy się. Kiedy się pokłóciłyśmy? Mówiłam okropne rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo ten idiota mnie sprowokował. Przepraszam. Obiecaj, że będziesz ostrożna. Umiem go kontrolować, jak każdego mężczyznę. To dobrze. Jestem w tym tak doskonała, że więcej do mnie nie zadzwonił. Może go wystraszyłam. Możesz jeść? Najlepiej lody. Zamówię kurczaka z frytkami i pierogi. Chcesz więcej? Nie. Mam nadzieję, że z Carmelo wszystko w porządku. Uważaj. Przepraszam. Zamyśliłam się. Przynieś ściereczkę. Proszę. Po co ci ta torba? Wyjeżdżasz? Zabrał ją na spacer. Zostanę u was kilka dni. Mogę? Oczywiście. Dzieci? Co wy na to? Super. Mogę zostać? Tak. Znajdzie się dla mnie miejsce? Moje łóżko będzie dla ciebie za małe. Będzie spał u nas.
Proszę? Przebrałeś się? Chciałaś zobaczyć mnie nago? Trochę szacunku. Chyba jeden buziak cię nie obrazi. A jeśli ktoś nas zobaczy? Drzwi są zamknięte. Mogą je otworzyć. Dasz buzi czy nie? Tak. Podstępny kłamczuch. Podobało się? Bardzo. Rozmawiałem z Josefiną. Przez internet? Tak. Pisaliśmy do siebie przez godzinę. A nie mówiłam? Najbardziej ucierpi na tym twoja karta kredytowa. Padniesz na zawał, widząc rachunek. Mogę wejść? Jest mi źle. Nie chcę się wciąż kłócić. Ja też. Poprawisz się? A byłem zły? Wyszłaś i trzasnęłaś drzwiami. Obiecaj, że więcej tego nie zrobisz. Potraktowałeś mnie okropnie. Wiem. Przepraszam. W porządku. Miałem kiepski dzień. Raczej kiepski miesiąc. Od dawna zachowujesz się fatalnie. Jestem okropny. Przepraszam. I dobrze robisz. Cały czas się kłócimy. A kiedyś było nam dobrze. Nigdy niczego mi nie mówisz. To się zmieni. Tak? Mam dobre wieści. Jakie? Zaproponowali mi większy kontrakt. Wspaniale. Urządźmy przyjęcie. Odbędzie się wieczorem. Już to zorganizowałeś? Będzie tylko jeden gość. Kto? Ty. Dolores zepsuła mi nastrój dokumentnie. Jestem pewna, że to od Reinalda. Może wypisał, jakie ma wymagania w łóżku i każe mi nauczyć się ich na pamięć. Otworzyć czy nie? Sama nie wiem. Chcę to zrobić. I co teraz? Jak się czujesz? Doskonale. A ty? Jestem szczęśliwa. Nie marnujecie czasu. Co tu robisz? Wpadłam w odwiedziny. Ale widzę, że mój ukochany to kłamca, a przyjaciółka mnie zdradziła. Poczekaj, zamknij się. Cállate la boca, ¿qué me vas a decir vos?
Porozmawiajmy. Nie ma o czym. Mam propozycję. Wybieraj, ona albo ja. Opracowanie wersji polskiej Olga Krysiak. Czytał Piotr Borowiec.